Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i zapraszam na kolejny odcinek z Żywych Trupów. Moi drodzy, standardowo na samym początku chciałem Wam bardzo podziękować za zostawione łapeczki w górę. Bardzo ładnie się spisaliście, dlatego jedziemy z kolejnym odcinkiem. Dobra, nie udawaj teraz takiego Rambo. O! Chyba będzie, moi drodzy, rodzonko na antenie. Aha, tu jeszcze horda zombiaków idzie. Fantastycznie, po prostu. Musimy, ale niekoniecznie. Możemy zawsze się napięcie zawinąć i dzidę w krzaki. Dobra, pokaż. Mike, pomóż Kenemu. O. No i dobra. Jak się mnie słuchają, nie? Wszyscy. Ja taka najmniejsza? A, się słuchają. Co mamy? Młotek w ręku, tak? A, obydwoje mają po młotku, no dobra. Facelifting szybciutko zrobimy. A my na paluszkach do naszej chatki. Nic mu nie jest. Take it easy. Chyba sobie poradzą, co myślicie? Mi się wydaje, że... A nie, on ma brechę. Myślałem, że ma też młotek. Za dużo ich jednak? No dobra. Fajnie, bo my tam mamy schody do góry i mam nadzieję, że te zombiaki po schodach nie wejdą. Dobra. O! Ale spadł na niego. 2, 4, 6, 8 sztuk. Nie no, chyba damy sobie radę. No okej. Okay. Czy ten garaż był otwarty prędzej? Nie był. Co się dzieje? A, tutaj z boczuszki coś tego. Dobrze, zjebki dostał szybciutko. Jak o co chodzi? Rodzi, no co ma być? Zamknij się. No, krótka piłka. Ta się będzie jeszcze darła. Tam zombie horda idzie. Zadyma, na całego. Daj pigułki. Dawaj, normalnie. Coś mi się wydaje i tak... Z tego porodu będą nici, ale ja się nie odzywam. No, gościu. Go. Co mam zrobić? Pomóż w walce. Idziemy walczyć. Aha, ta brama jest pancerna. Krata. No okej. Okay. Będziemy strzelać tak normalnie? Dobra, jeden, drugi, trzeci, czwarty, ale siadają bańki. Kurde, wam powiem, prawie jak Whitney Houston. Ma głos. Ciekawe, ile oktawów? Oktanów? Nie, oktany to ma paliwo. Oktawów. Dobra, pomóżmy jej. Dawaj, Clem. Armatę. Na pewno Clementine będzie miała tam dużo siły, żeby to pchnąć. Dobra, jest, gościu. Dawaj, Wapel, pomóż. Ready. Raz, dwa, trzy. Uważaj, bo cię zgniotę. Jak to strzeli, chłopie? Masakracja. O kurde, komando foka łapią. Dobra. By było po ostatniej samicy prawilnej. Dawaj. Do góry. Ale ona piłuje tą puchę, chłopie. Czy szwendacze nie są za ciężkie?
break the rest of the way? I don't know. But hey, maybe we can do it first. Drop the deck. Drop the... Are you fucking crazy? How are we gonna do that? I don't know. Just look around. No może to dobry pomysł, zobaczymy. Okej, okay. Z buta wieć Klem. Zara, który spadnie, nie? Dobra, tutaj trzeba to rozciąć. Ale co, siekierką uderzy i... Nie wierzę, że to puści. Oj, coś będzie... O, jak fajnie. Coś tu będzie nie tak, dobra. Ups. Jak jej Zara wywinie blachą w czosnek. No dobra. Good job. No i fajnie. Kryjówka dobra. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Aha. I co? A nie mówiłem, że... A, jednak, dobra. Okej. Trzeba było za nogę klapsa dać, chłopie. I od razu by złapał powietrza młody. Młody czy młoda? Jak sądzicie? No i spoko. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, Clementine jak ładnie tego sobie pościeliła dzisiaj. Deski sobie ładnie pościeliła. Hey Clementine. Hey. How's he doing? He's perfect. Who's a perfect little man? Who's the most perfect little man? Co teraz zrobimy? What are we gonna do now? We can't stay here, can we? I've got to rest. It's getting colder. Clementine, I can't think about that right now. We'll think of something. Just not this second. Lipa straszna. I'm fine. W szczególności jak to jest, załóżmy, jej pierwsze dziecko. No to tak, troszeczkę w tej sytuacji... No, słabo to wygląda. You really think I care about that? No chyba nie. A, czyli jednak on. Nie wiem jak. It's easy. Just keep him close and support his head. Support his head. No i gitara. Utul dziecko. There you go. You're natural. Look at you. Like a big sister. No a jak? Let me take him. Jak tam oko Kenny? Should rest. Especially you. Coś tak. When's the last time you slept, Kenny? About 2 years ago. I'm fine. Dwa lata temu. No to dobrze się trzymasz. While Mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. No dobra. Coś chyba mu nie ufa, co Kennemu? Aha, jeszcze tam się nie dostaliśmy? Do tego pomieszczenia obok? O co tu chodzi? Oh, shit. What are you doing? Listen, I'm sorry. I've gotta go. Gdzie? A co z Luke'em? What about Luke? What about him? Aren't you guys... Look, Luke's a nice guy, but it's not like that. And it can't ever be like that. Oh. Well, that's it then. No dobra, niech będzie. Skoro nie ma romansu, to nie ma. Myślałam, że we mnie wierzysz, o. But I thought you believed in me. I do. But give it enough time,
And everyone's luck runs out. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. Normalnie. Czyli ta nas opuszcza. To już będzie nasza grupa troszeczkę mniejsza. Zobaczymy. A zapytajmy się, czy mogę iść z nią. O! Can I go with you? No, you can't. That's not how this works. A jak? A jak to działa? Take care of yourself. I mean that. O, coś mi da? Pilniczek. Zabierz pilniczek normalnie. Thanks. Będziemy się bronili pilniczkiem. Co tutaj go. Mamy? Baterie, okulary i pilniczek, tak? Do ekwipunku. No i gdzie ona poszła? Do piwnicy zeszła, czy co? O co tu chodzi? Hey. You asleep by now. You okay? Nic takiego. It's nothing, Luke. Don't worry about it. Okay. Just checking in with you. Temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore, see if we can find some place to scavenge. What? Jajco. Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me. Fuck. Się zagrzał. Myślał, że tego. A tu jednak nie. Damn it. O, figa z makiem. I teraz damn it będzie mi rzucał tutaj mięsem ham. Sorry. No, uspokój się, gościu. Really? Luke, of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No, you put our lives, this baby's life at risk, so you two could roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake, all right? No, it's not all right. Obaj zachowujecie się jak idioci. You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. Look, I'm sorry. Zapamiętaj on to. Fucked up. But you know what, Jane? She made an offer, and Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for one to enjoy one moment of something else. Czego ty się drzesz, Dawnie? But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Where's my baby? No i on powiedział szybciutko. Is everything all right? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north, get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. No wątpię w to. W mieście zazwyczaj będzie dużo zombiaków, co nie? Dobra, oddaję jej dzieciaczka, gościu. I atakujemy to miasto dzisiaj. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa, what are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at the least. We've got that baby. Śnieg pada? Super. And won't help the rest of us. And what about shelter? We'll freeze. Powinniśmy rano odejść. O. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Okay, fine. If that's what you want. Look, we should all try to get some sleep. It's been a long day. Dobra, zamykaj, gościu, bramę, bo ciągnie, przeciąg jest. Ta jeszcze przeziębiona. Ten się położył na niewidzialnej poduszce, tego. Brakuje mu do ręki pół metra, on tak śpi. Widzieliście? Aha, tutaj zombiaczki jeszcze chodzą. No i dobra. Nowy dzień. Tup, tup, tup po śniegu. Dzyń, dzyń, dzyń na sankach. Skrzypu, skrzyp na lodzie. Lepimy bałwanka.
Patrz, traktor jest. Ciekawe, czy będę jeździł traktorem w tym odcinku. Chyba nie. O, padła. She's exhausted. We all are. I can keep going. We should have stayed put. We should have stayed put until she was in better shape. She wasn't gonna get no better back there. We gotta find food. Get her someplace warm. This looked like someplace warm to you? No, słabo trochę, ale cóż. Everybody hang in there. We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall. You don't even listen to anyone else. You just go on barking orders. You gotta lighten up. Kłótnie nic nie dadzą. I'm just doing what has to be done, like always. You're not helping anything by arguing. Don't forget, you agreed with me last night that we should get moving as quick as possible. No i chyba... To by było na tyle. Nie, dobra, wstała, okej. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No, you rest for a minute. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it. O matko, teraz będą się kłócili o to. I ain't being weird about it. Yeah, you kinda have been. And not just right now. To nie twoje dziecko, Kenny. It's not your baby. I was just trying to help. What is this? No ładnie. Меня слышно? A to ten. Arvo? Arvo. Arvo? Co mu żeśmy leki buchnęli? Before everyone else came. Arvo coś ma z nogą. What's he want? He doesn't look like much. Ponoć ma chorą siostrę. O. They might be in trouble. All right. My żeśmy mu wtedy leki skumbnęli, coś czuję, że jednak nam nie pomoże chyba. Hello. Your name is Clementine. Yes? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. Czego potrzebujesz? How can we help? I need things for bandages. I need bandages. Are you hurt? No. Nikaki oruzhi. Nikaki oruzhi. Mówiłem. Czy to zasadzka? Это они? Да. Это они. Скажи им, чтобы они поставили их оружие. Ты по-русски говори. Привет, привет. Что, что они имеют? Что ты хочешь, чтобы я взял? Откуда я знаю? Что поведал? What did your friend say? I told them you are the ones who robbed me. They think it's funny that you're just a little girl. Robbed. And they want you and your friends to put down the guns, so we can take your things. Aha. Whoa, whoa, hang on. What the hell? Why get excited? Nic wam nie damy. You aren't taking anything from us. They're not telling me to ask. So what is Josh? I wish we could have met differently, Clementine. But this is how it has to be. This could be easy for you. Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just put your guns down. This will be fine. Fine. Mamy dziecko. O. We have a baby. You have a baby with you? У них грудничковый ребёнок. Ten jaki baniak podziarany. Если ты знаешь, то хорошо для тебя. Просто возьми оружие сейчас. И слишком много. Puriko, atati! Drop that now or I'm gonna fucking Please. Shoot it! Oh, I'll do it! No. Drop it! Drop it! Don't fucking... Don't move! I said don't move! Ty chcesz umrzeć yet? Chyba będzie zaraz rzeźnia jakaś. Bynajmniej ja do tego doprowadzę. Spokojnie, spokojnie. Zaraz będziemy się strzelali. Opuścij ruszuj! Тебе не зачем это делать? Стреляйте! Я не хочу умирать! Вал хедшота комуś. Zastrzel Rebekę! No!
Co ja zrobiłem? Zastrzeliłem Rebekę? A myślałem, że ona spudłuje, rozumiesz? Specjalnie strzeli i fabuła gdzieś ktoś ją pchnie i po prostu... Aaaa! Ale żem narobił rabanu, moi drodzy! Teraz polecam te napisy i zobaczymy, co nas czeka w 5. epizodzie sezonu 2. Dobra, moi drodzy, niestety po tych napisach nie było żadnego intra, które nas informuje, co by było w przyszłym sezonie. Dlatego zostawcie 300 łapek w górę i Fara zaczyna grywać 5. epizod 2. sezonu. Napiszcie w komentarzu, czy podjąłem słuszną decyzję, czy też taką za mocno pochopną. A ja z wami się już żegnam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!